trakcie kolejnej kolejki Top Ligi Futbolu Amerykańskiego. Primaco Lowlanders Białystok kopa Husaria Szczecin. Włączone, wszystko okej. Dawaj, dawaj! Krótki wykop, relatywnie, ale piłka trafia w ręce Christiana Fostera. No, zobaczmy, jak poradzi sobie MVP poprzedniej kolejki Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Bardzo, bardzo szybko zatrzymana ta akcja powrotna w wykonaniu amerykańskiego zawodnika po stronie Husarii Szczecin. Drodzy Państwo, będzie pierwsza akcja w ofensywie przeciwnika. A to oznacza, że na murawie jest defense, defensywa, formacja obronna. Primaco Lowlanders Białystok. Mam nadzieję, że pomożecie tutaj bardzo głośnym dopingiem we wspieraniu naszej defensywy. Krzyczymy defense i klaszczemy trzy razy wszyscy. Defense! Pierwsza akcja, bieg w wykonaniu Jamesa Williamsa. Dwa może yardy udało się pokonać zawodnikowi ze Stanów Zjednoczonych broniącemu barw Husarii Szczecin. James Williams kilka przyłożeń w poprzednich spotkaniach ma już na swoim koncie między innymi dwa przyłożenia po akcjach podaniowych, a więc to zawodnik, który razi skutecznie nie tylko po biegach, ale również łapiąc podania swojego rozgrywającego Dylana Rausza. Przed nami próba numer 2, 8 yardów do przejścia. Zobaczmy, co teraz pokaże Husaria Szczecin. Dobry snap, Dylan Rausch na skrzydło do Przemysława Adamusa, ale tutaj świetnie zacieśniony dystans defensywy Lowlanders Białystok. Był tam m.in. grający z numerem 13, to ciekawostka, Tomasz Zubrycki, nominalny ofensywny zawodnik, nominalny skrzydłowy, ale widzimy, że pokazuje również swoje umiejętności grając na pozycji cornerbacka, czyli tego zawodnika kryjącego skrzydłowych przeciwnika. Drodzy Państwo, wracamy do głośnego do pingu. Raz jeszcze, wszyscy razem. Defense! Jeszcze raz Dylan Raus. A i tutaj przegapił szansę na sak jeden z zawodników Lowlanders. Ale teraz w końcu wszystko zatrzymane bardzo, bardzo dobrze przed linią wznowienia akcji. Doskonała akcja w wykonaniu oczywiście Michaela Halla, linebackera prosto ze Stanów Zjednoczonych, który w tym sezonie zasilił skład Lowlanders. No i drodzy Państwo, Amerykanie powiedzieliby w tym momencie free and out. Trzy zagrywki ofensywne, czwarta próba, mniej więcej 13 yardów do przejścia. No w tej sytuacji raczej mało prawdopodobne, aby pokusili się o zagrywkę trikową. Gracze Husarii Szczecin będą odkopywać futbolówkę. Jest już gotowy do akcji powrotnej RJ Long. To jest ten zawodnik z numerem 2 na koszulce. No i Mario Brown. Krótki wykop. Zobaczymy, czy będzie miał szansę na to, by wrócić z piłką RJ Long. Nic takiego się nie stanie. Piłka ustawiona będzie już za momencik równo na linii środkowej. A my podziękujemy za wspaniałą dyspozycję naszej defensywie Lowlanders Białystok. Defense zrobił swoje, bardzo szybko zatrzymany atak gości. No tutaj nic nie zrobili w ofensywie zawodnicy Husarii Szczecin. Zobaczmy, co w ofensywie pokażą gospodarze. Po raz pierwszy w dzisiejszym meczu formacja ataku ludzi z nizin na murawie. Piłka ustawiona idealnie w środku boiska. Już za moment zostanie wysnapowana do naszego amerykańskiego rozgrywającego Jabari a.k.a. Janus Harris. Oddaje piłkę. No i zaczyna się wszystko od gry biegowej, ale tutaj niespodzianka. Michael Kagafas, nominalny linebacker, zdobywa pierwszą próbę po 13-yardowym biegu. No to jest coś, czym mogą zaskoczyć dzisiaj przeciwnika gracze Lowlanders Białystok. Dobra gra biegowa, jak na razie gra biegowa owszem była, ale głównie skupiali się na znakomitej ofensywie podaniowej. Zawodnicy Lowlanders Białystok wykorzystywali te długie, dalekie podania Jamariego Harrisa. Tym razem zaczyna się wszystko od gry biegowej.
biegowej w wykonaniu, co ciekawe, nie Damiana Kołpaka, ale właśnie Michaela Kagafasa i drugi raz z rzędu znakomity bieg tego zawodnika, Michael Kagafas! Dwa razy z rzędu, identyczna akcja, dwa razy z rzędu powyżej 10 yardów zdobytych. No i drodzy Państwo, jesteśmy już tylko 20 yardów od pola punktowego przeciwnika. Piłka już ustawiona na granicy red zone, czyli tej czerwonej strefy w bezpośredniej bliskości pola punktowego. No i jest tutaj wielka, wielka, wielka szansa na to, aby znakomicie otworzyć ten mecz. Czy już teraz będzie przyłożenie, czy już teraz będzie pierwszy touchdown w dzisiejszym spotkaniu dla Lowlanders. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Tym razem piłka trafia w ręce drugiego z amerykańskich zawodników, Michaela Halla. No ale do trzech razy sztuka. Husaria za trzecim razem zdołała zatrzymać naszą akcję biegową przed linią wznowienia akcji. Tym razem dobrze ustawiona formacja defensywna Husarii Szczecin. No i drodzy Państwo, będzie próba numer 2, druga próba i 13 yardów do przejścia. Zobaczmy, co pokażą Lowlanders. Jabari Harris wywołuje kolejną zagrywkę. No i piłka już w jego rękach. Pierwsza akcja podaniowa dzisiaj daleko w pole punktowe. Niestety nie będzie z tego przyłożenia, choć tam skakał do piłki RJ Long, nasz skrzydłowy, mający już w tym sezonie na swoim koncie 3 złapane piłki na przyłożenie, a więc no, bardzo groźny zawodnik i nie jest to zaskoczenie, że krył go grający z numerem 9 Christian Foster, najlepszy zawodnik defensywy przeciwnika. Trzecia próba, wciąż 13 yardów do przejścia, wciąż sporo. Troszkę zatrzymał się ten nasz pochód ofensywny. Rozgrzewa się Artur Zalewski, być może on za chwilkę będzie musiał kopnąć na bramkę. Zobaczmy. Jabari Harris, akcja biegowa naszego rozgrywającego. 5, 6, 7 yardów zdobytych na pewno, ale to nie będzie pierwsza próba. No i teraz pytanie, czy tutaj zdecydują się na field goal, na kopnięcie za 3 punkty na te piękne żółte bramki ustawione tutaj na stadionie, na którym rozgrywają swoje mecze Lowlanders Białystok. Widzę, że nie ma zmian, nie pojawia się na murawie Artur Zalewski, a to oznacza, że wielce prawdopodobne, że będą grali tą czwartą próbę Lowlanders, a więc nie chcą się tutaj zadowolić. Grą za 3 punkty, chcą zgarnąć pełną pulę, czyli 6 punktów za przyłożenie plus podwyższenie. No tyle, że jeśli teraz nie uda się zdobyć pierwszej próby, nie uda się pokonać tej linii wyznaczonej przez drugi wskaźnik po drugiej stronie boiska, wtedy piłkę przejmą gracze przeciwnika. No i biegnie Jabari! Lowlanders Białystok! 6-0 dla gospodarzy! Jabari Harris! Tak to ma wyglądać. 10-yardowy bieg Jabariego Harrisa i gospodarze wychodzą na prowadzenie. Teraz oczywiście jak po każdym zdobytym przyłożeniu, jak po każdych zdobytych punktach mamy dodatkową akcję, tak zwane podwyższenie. Można podwyższać za 1 bądź też za 2 punkty. Decydujemy się na podwyższenie za 1 punkt. Kopie na bramkę Artur Zalewski. Ustawia piłkę Damian Kołpak, piłka dobrze ustawiona, ale to kopnięcie jest zablokowane. No i nie mamy 7 punktu. Tak czy inaczej, znakomicie rozpoczynamy ten mecz. Lowlanders prowadzą 6-0. Wielkie brawa dla gospodarzy! No i teraz oczywiście będzie szansa na odpowiedź dla gości, będzie szansa na odpowiedź dla Husarii Szczecin. Podobnie jak w pierwszej akcji tego meczu, rozpoczniemy od kick-offu i piłka trafi w ręce Husarii Szczecin. Więc znakomite rozpoczęcie tego spotkania, pierwsza seria ofensywna i już touchdown w wykonaniu Primacol Lowlanders Białystok. No, wydawało się, że przez moment przynajmniej, że będzie taka chęć zagrania konserwatywnego i kopnięcia na bramkę, ale zawierzyli nogą i znakomitym warunkom atletycznym Jabariego Harrisa, szkoleniowcy ekipy Lowlanders. No i to skończyło się wszystko znakomitym 10-yardowym biegiem na przyłożenie, który daje w tym momencie prowadzenie Primacol Lowlanders Białystok.
Piłka już ustawiona. Kopie Artur Zalewski, rozpoczynając tym samym kolejną akcję w wykonaniu przeciwnika. Zobaczmy, jak wiele yardów akcji powrotnej zdołają wywalczyć Husarze ze Szczecina. Startujemy z kolejną serią ofensywną. Po raz kolejny, tak, piłka od dołu kopnięta. No i zdecydował się na tak zwany fair catch jeden z zawodników Husarii. No to dosyć potężny zawodnik, Dariusz Ankiewicz, nominalny liniowy. On tutaj nie zdecydował się na akcję powrotną, wybrał po prostu rozpoczęcie swojej akcji ofensywnej w tym miejscu, w którym złapał piłkę. No i drodzy Państwo, pierwsza próba, 4 szanse na to, by przejście 10 yardów dla Husarii Szczecin, a my wracamy do głośnego dopingu dla gospodarzy. Dylan Rouse na środek i piłka jest złapana. Wielce prawdopodobne, że to będzie pierwsza próba dla Husarii. Mateusz Dubicki, zawodnik z numerem 32, łapie futbolówkę. 10-yardowe podanie Dylana Rausza. No, Dylan Rausz, warto o nim powiedzieć dwa słowa. To jest zawodnik, który w zeszłym sezonie zbierał pieniądze przez crowdfunding na to, by przyjechać do Polski i występować tutaj jako rozgrywający, prowadzący jedną z drużyn top ligi. To mu się udało. No i oczywiście został w klubie, a tymczasem James Williams, no tutaj wydawało się, że zostanie zatrzymany w pierwsze tempo. Nic z tych rzeczy, zdołał się wyrwać obrońcą gospodarzy. No i finalnie w końcu zatrzymuje running backa gości Jakub Nowicki. Drodzy Państwo, będzie próba numer 2. Nie przestajemy dopingować nawet na moment. Defense! I jeszcze raz krótko na skrzydło. No i dobry zwód. Dopiero teraz zatrzymany zawodnik Husarii. A tackle kolejny już dzisiaj zalicza Michael Hall. Wielki brawa! Będzie próba numer 2 bądź też 3. Nie wiem, czy tam wszystko jest ok. Tak, teraz już wszystko jasne. Próba numer 3, dokładnie tak. Trzecia szansa dla Husarii. No, drodzy Państwo, kiedy za oceanem jest trzecia próba, to tutaj trybuny robią niesamowity hałas. I tak ma być również tutaj. Dylan Rausz, krótkie podanie do Przemysława Adamusa. Piłka odbija się od rąk skrzydłowego Husarii. No i po raz kolejny czwarta, finalna próba. Pojawia się na tym znaczniku po drugiej stronie boiska. Drodzy Państwo, raz jeszcze informacja dla tych z Was, którzy są dzisiaj po raz pierwszy na meczu. Czwarta próba to jest tak naprawdę ostatnia szansa. Z reguły powinno się, jeśli chce się uniknąć tutaj niepotrzebnych nerwów, odkopnąć piłkę jak najdalej, uniemożliwiając tym samym przeciwnikowi przejęcie futbolówki, ale można również zaryzykować, tak jak to uczynili Lowlanders, zdobywając przyłożenie, tak jak to czynią w tym momencie Husarze, walcząc o kolejną pierwszą próbę, o wejście już takie intensywniejsze w połowę przeciwnika. Dylan Rausz! I tak jest, pierwsza próba po 5, może 6-yardowym biegu Dylana Rausza. Drodzy Państwo, szybka informacja dla Was. Są tutaj z nami dzisiaj ludzie ze stowarzyszenia Happy Dog, którzy zbierają pieniążki na karmę dla psów. Oczywiście bardzo serdecznie z góry dziękujemy w ich imieniu za wszystkie datki. W przerwie porozmawiamy z nimi jeszcze troszeczkę. Widzicie, że psy w eskorcie bardzo groźnych panów. To ma oczywiście Was zachęcić odpowiednio do tego, aby wesprzeć tą akcję. Z góry dzięki. Wracamy do rywalizacji. Pierwsza próba, piłka na 40 yardzie. No i tym razem James Williams. A no, będzie zatrzymany od razu. Tym razem linia defensywna. Linia defensywna Lowlanders Białystok zrobiła tutaj znakomitą pracę. A konkretnie Paweł Kądzior, grający z numerem 14. Będzie próba numer 2.
No i drodzy Państwo, nie przestajemy dopingować. Defense! Raz jeszcze, dużo czasu ma Dylan Rausch, no i kolejne udane podanie, przesuwają się spokojnie, powoli w kierunku pola punktowego gospodarzy, zawodnicy gości Mateusz Dubicki, drugi raz bardzo podobna akcja, ta akcja niemal identyczna, dała już nam kilka zagrywek wcześniej, pierwszą próbę dla gości, no i tutaj ewidentnie czują przejęcie inicjatywy. Zawodnicy ze Szczecina. No trzeba ich tutaj zatrzymać, trzeba zrobić wszystko, aby te ostatnie yardy okazały się nie do pokonania dla Husarii Szczecin. Raz jeszcze akcja biegowa, James Williams zatrzymany przed linią wznowienia akcji. Świetnie, po raz kolejny defensywa Lowlanders. No drodzy Państwo, rozgrzejmy się tutaj troszeczkę. Wielkie brawa Lowlanders Białystok! Defense! Akcja podaniowa na skrzydło, dobrze to zagrali. No i jeszcze raz ten zawodnik, który no, bardzo nam się dzisiaj podoba, Mateusz Dubicki, już trzecia złapana piłka przez skrzydłowego grającego z numerem 32. Ewidentnie muszą tutaj zwrócić większą uwagę na pilnowanie tego właśnie zawodnika, gracze Lowlanders Białystok. No bo tutaj urywa się zarówno na tych ścieżkach kończących się w okolicy środka boiska, ale również, jak widzieliśmy przed momentem, zaraz bezpośrednio przy linii bocznej, przy ławce rezerwowych Husarii Szczecin. Tam również skutecznie łapie piłki Mateusz Dubicki. Będzie próba numer 3, 5 yardów do przejścia przez Husarię. Dylan Rausch. I ta piłka jest złapana, no niesamowite. W takim tłoku złapał futbolówkę Przemysław Adamus. No i jaka będzie decyzja sędziów? Czy to jest pierwsza próba, czy wystarczyło na to, aby zaliczyć tutaj świeże 4 szanse? Dokładnie tak, zwróćcie uwagę, przesuwa ten 10-jardowy łańcuch po drugiej stronie boiska, a to oznacza, że mamy first down, kolejną pierwszą próbę dla Husarii Szczecin. No tutaj nie chcę mówić zbyt szybko, że widać nową jakość gry w ekipie Husarii, ale niewątpliwie ta ofensywna seria naprawdę może się podobać w wykonaniu gości. Będzie piłka ustawiona na 18 yardzie. Z tego miejsca pierwszą próbę grają Husarze. I piłka w rękach Jamesa Williamsa. Zatrzymany momentalnie James Williams. Wielkie, wielkie brawa dla naszej defensywy, a konkretnie dla Adama Zarzeckiego. Adam Zarzecki, tak jest. To on wykonał tackle, czyli to powalenie biegnącego zawodnika z piłką po stronie gości. Próba numer 2, piłka ustawiona niemal w tym samym miejscu, wciąż na 18 yardzie. No i zobaczmy, zobaczmy, co teraz pokażą Husarze ze Szczecina. Już red zone, pole punktowe bardzo blisko, ale przypomnijmy, wciąż prowadzą Lowlanders. Dylan Rausch, no musi uciekać pod presją, zdołał podać, no i na szczęście dla Lowlanders tym razem nie łapie piłki niepokryty Mateusz Dubicki, ale tam nie było w pobliżu żadnego z defensorów Lowlanders, to była bardzo groźna akcja, no gdyby Mateusz Dubicki złapał tą piłkę, mógłby spokojnie wywalczyć pierwszą próbę dla swoich kolegów. A tak trzecia próba z tego samego miejsca, z którego rozpoczynaliśmy poprzednią zagrywkę, piłka ustawiona na 17 yardzie. No już nakręcają się do gry w kolejnej akcji zawodnicy ze Szczecina. Zobaczmy, trzecia próba, 17 yardów tylko dzieli gości od pola punktowego. Defense!
Przemysław Adamus łapie piłkę, ale to nie będzie pierwsza próba. Już sędziowie gwizdkami przerywają grę. Zobaczmy, w którym dokładnie miejscu zostanie futbolówka ustawiona. Wygląda na to, że tak jest. Zwróćcie uwagę, sędziowie podnoszą w górę zaciśniętą pięść. To oznacza, że mamy próbę numer 4. No i raz jeszcze wielka, wielka szansa na to, aby zatrzymać gości. Teraz potrzebne mega głośne wsparcie dla Prima Colonna z Białystok. Będą kopać na bramkę, a konkretnie Przemysław Adamus, zablokowane to kopnięcie i piłka w rękach Lowlanders. No, nie będzie tutaj długiej akcji powrotnej, choć wciąż na nogach zawodnicy Lowlanders. Znakomita dyspozycja w tak zwanych formacjach specjalnych. No i w ten oto sposób zostajemy z rezultatem 6-0. Piłkę przejmują Lowlanders Białystok. Drodzy Państwo, no widzicie, ta seria ofensywna w wykonaniu gości bardzo długa, bardzo konsekwentnie zdobywali kolejne yardy. Husarze ze Szczecina, ale zabrakło postawienia tej kropki nad i. Teraz Lowlanders mają szansę na to, by troszeczkę odskoczyć, by troszeczkę uciec. Pamiętamy, że przy okazji pierwszej serii ofensywnej zaskoczyli bardzo dobrymi akcjami biegowymi. Teraz, co ciekawe, również pojawia się nie jeden, ale aż dwóch tak zwanych running backów, czyli biegaczy. Nie tylko Damian Kołpak ustawiony na pozycji fullbacka, ale również Michael Kagafas. To ten zawodnik z numerem 11, który właśnie przejmuje piłkę i zdobywa 3 yardy. No, taki typowy siłowy bieg przez środek. Tutaj no, ewidentnie zacieśnili szeregi środka linii defensywnej zawodnicy Husarii ze Szczecina. Oni spodziewają się coraz bardziej tych akcji biegowych. No, wiemy o tym, że w poprzednich meczach raczej skupiali się na grze górą zawodnicy Lowlanders, także to swego rodzaju zaskoczenie, że tutaj jak na razie o wiele więcej akcji podaniowych prezentowanych w ofensywie Lowlanders Białystok. Druga próba, 8 yardów do przejścia, Jabari Harris, akcja podaniowa, Olżej Long i to będzie pierwsza próba. Nie, jednak nie, troszeczkę zabraknie. Mamy jeszcze żółtą flagę, pierwszą w dzisiejszym meczu. Wygląda na to, że zaatakowany już poza boiskiem RJ Long. Troszkę niebezpieczne to zagranie i posłuchajmy arbitra głównego. Po zakończeniu akcji, czyli jest to numer 65 w drużynie obrony. 15 yardów kary, automatyczna próba. Dokładnie tak, 15 yardów kary. Tak jak mówiliśmy, zaatakowany nieregulaminowo już poza linią boczną zawodnik Lowlanders. Konkretnie RJ Long, no i tak naprawdę do tego wszystkiego, co wywalczył po złapaniu piłki podawanej przez Jabariego Harrisa, dokładamy jeszcze 15 yardów sprezentowane za sprawą tej kary przez Husarię Szczecin. Drodzy Państwo, powoli, powoli zbliżamy się do końca pierwszej kwarty.